Cześć, witam. E, dzisiaj kolejne spostrzeżenie. E, taka uwaga. Ten Leaf, e, nowy lift, lift 2 jest cichszy niż, niż mój Leaf 1. E, a dlaczego to jest e, według mnie takie ważne? Dla, dla mnie jest bardzo ważne. E, ponieważ jestem słuchowcem, to, to duży, duży nacisk kładę na to, jaki, jaki rodzaj, rodzaj hałasu mnie, mnie otacza a tutaj jest jeszcze ciszej niż w moim samochodzie. I pamiętam, jak jeździłem dawniej e, samochodem z silnikiem diesla i gdzieś po jakiejś dłuższej trasie, no największą ulgą to było to, jak gdzieś przejeżdżałem przez miasto, mogłem sobie na chwilę e, zgasić silnik. To była taka ulga, że o, w końcu nie ma tego klekotu. To było tak miłe, że no pamiętam to do dziś. Potem zacząłem jeździć samochodem z silnikiem benzynowym i tu już było lepiej tu już nie ma takiego, aż takiej awersji do tego hałasu benzynowy silnik według mnie jest, jest przyjemniejszy natomiast no dalej gdzieś jest, jest to taki hałas, gdzie jak przejeżdżam przez miasto po jakiejś dłuższej trasie, start stop wyłączy silnik na chwilę, no to faktycznie fajnie, że zgasił ja nawet słyszę różnicę jak głośniki grają, gdy silnik spalinowy chodzi, a nie chodzi ale to już moje może takie zboczenie jako słuchowca Natomiast tu jest rewelacja. Tu cały czas jedziemy tak, jakbyśmy mieli wyłączony silnik spalinowy no bo go tutaj nie ma. Ja ubóstwiam tą ciszę, ten spokój, a do tego tą łagodność, z jaką ten napęd działa. Tu nie ma żadnych szarpnięć, nie ma żadnych warkotów. Kolejna taka uwaga: znajomi, którzy jeżdżą elektrykami, zauważyli, że dużo lepiej dzieci znoszą jazdę tymi samochodami. Kiedyś jechałem ze znajomym, który ma takiego małego pieska. Ten piesek bardzo nie lubił jeździć samochodem, natomiast jak jechał ze mną, z tym pieskiem, to ten piesek uspokoił się i, i, i nie bał się. Yy, okazało się, że ten piesek boi się wa, warkotu silnika. Natomiast tu nie ma tego warkotu, i, 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 i bardzo mu się to, to spodobało, także myślę, że ten, ten hałas niedobrze działa na, na większość ludzi natomiast nie nie wszyscy są tego świadomi ee, no, ja bardzo nie lubię tego hałasu, tego hałasu silnika także jestem zachwycony, jeśli mogę, mogę go nie słuchać a tutaj go, tutaj go nie słucham także takie, takie moje spostrzeżenie na dziś jak zwykle zapraszam do subskrypcji e, jeśli możesz to gdzieś udostępnij Zostaw jakiś komentarz, łapkę w górę, niech tą się niesie, i jak zwykle, do zobaczenia. Myślę, że jutro znowu coś uda mi się nagrać, i do zobaczenia, cześć.